Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z mojego sentymentalnego powrotu do Farminga 15. Dzisiaj akcja z trawą, dokładnie mówiąc koszenie, potem przetrząsanie, zgrabianie oraz belowanie. Właśnie w takiej kolejności, więc zacznę od koszenia oczywiście. Najpierw trzeba kosiarki rozłożyć. I jeżeli chodzi o ciągnik, to będę korzystać podczas koszenia z tego tutaj Deutzfahra. Czekajcie, co? A dobra, tutaj jeszcze opuścić, włączyć. No i można rozpocząć koszenie. Ogólnie to jest to, słuchajcie, dokładnie to samo miejsce, w którym miałem łąkę w serii pierwszej z Farminga 15. Kurczę, miałem dokładnie w tym samym miejscu łąkę i dlatego też postanowiłem tutaj posiać trawę. Oj, słuchajcie, wspomnienia wróciły. Trochę się tutaj tej trawy nakosiłem. A potem to z reguły wszystko trafiało tam do krów, czyli no w tamtą stronę jak jechać. Kurczę, serio, teraz mi wróciły wspomnienia. Dobra, czekajcie, jak ja tutaj będę chciał jeździć? No może jakoś w ten sposób też, oczywiście raczej nie będę chciał całej łąki kosić. Więc tak wyglądało koszenie trawy w 15. Jeżeli chodzi o trawę, to bardzo mocno mnie denerwowało, ale chyba to ostatnio mówiłem. Ta trawa mnie, słuchajcie, denerwowała. W sensie to nie... Ta trawa wyglądała, jakby tutaj był jakiś, wiecie, ogródek. Kwiatki, no kurczę, tu jakieś białe, żółte, fioletowe kwiatki. No ja pierdzielę, to ma być jakaś trawa. Serio, to wyglądało w 15 jak ogródek. No teraz w 19 na przykład to już wygląda jednak o wiele lepiej, ta trawa, mi się wydaje, no bez porównania. Tutaj było za dużo tych kwiatków, zobaczcie, serio, jakbym ja jeździł po czymś ogródku i go kosił. Albo wręcz jakieś, jakbym jakieś chwasty też kosił, tak trochę może to tak wygląda. No i to mnie osobiście denerwowało. Tak trochę, no po prostu psuło mi to odbiór wizualny, że tak powiem. Co do samej trawy, to zwróćcie uwagę, że ona, w sensie skoszona już, w 15 to wyglądała na taką, można powiedzieć, bardziej... No taka jaśniejsza, jakby ona już była trochę sucha, co nie? Bo potem w 17, teraz w 19 to ona była, jest taka, wiecie, ciemniejsza po skoszeniu. Kolor się zmienia oczywiście jak przetrząśniemy, bo wtedy ona już no wyschnie, a tutaj sama w sobie była taka trochę, jak widzicie, już jasna. Jakby już trochę wyschła, no tak to po prostu wyglądało. No i cały czas, wiecie, muszę się przyzwyczaić do tego, że w 15 jak wysiadamy z ciągnika, bum, ciągnik gaśnie, maszyny się wyłączają. No to była bardzo fajna rzecz, która została dodana w 17, czyli manualne odpalanie. W sensie, no było w modach, ale ja po prostu z nich nie korzystałem. Teraz trzeba włączyć za każdym razem, no kurczę. Wiele osób, wiecie, ja też tak czasami myślałem i też spotykam się z taką opinią, że no te farmingi to się nie zmieniają, ale że, no, że wiecie, że mógłby być większy progres, więcej zmian w jakichś nowych częściach farminga. Też czasami takie miałem wrażenie, spotykałem się, tak jak wspomniałem, z takimi opiniami, z tym, że wiecie co? Żeby to docenić, to trzeba zagrać w starszego farminga i wtedy zobaczyć, że jednak, kurde, faktycznie tutaj się sporo zmieniło. Ale to tak jest, nie, oczywiście tak jest nie tylko z farmingiem, ale i z wieloma innymi grami, naprawdę. Ja sobie, na przykład, nie wiem, w jakich ja tam gram, w jakich gier ja mogę nie zauważyć progresu, dopóki sam w nie nie zagrałem. No nie mogę sobie teraz jakiejś innej gry przypomnieć. Ale też jest coś takiego, na przykład, jeżeli w jakiejś gry graliśmy jakoś dawno temu i mamy do nich ogromny sentyment i w naszej pamięci, w takiej, po prostu w takich grach często grafika była wow, no wiecie, po prostu świetna i w ogóle. Po wielu latach do nich wracamy i jest takie wow, co tu się stało? Zapamiętałem to lepiej. Ja na przykład, z jaką grą tak miałem? O, z Gothiciem pamiętam, kurczę, serio, w Gothicu to... Sobie tak wspominałem Gothica, że kurczę, w Gothicu to była grafika, nie, ja pierdzielę. Parę lat po moim pierwszym zagraniu w Gothica, czy to jedynkę, czy dwójkę w sumie, odpaliłem i patrzę, no, ja to trochę inaczej zapamiętałem. Ale dobra, nie wiem o czym ja tutaj, wszedłem na jakiś taki poboczny tor, dobra, nieważne. Wiecie co, tyle chyba starczy na razie skoszenia tej trawy, bo jeszcze pozostałe rzeczy mi zostały do zrobienia, a tak, jak powiedziałem, ja tutaj nie chcę kosić całej łąki. To teraz wsiadamy do tego tutaj Zetora Proximy i zajmiemy się przetrząsaniem. Zetorek oczywiście z dodatku Gold, ale potem wsiądę do jeszcze jednego Zetora. To później najpierw trochę trzeba przetrząsnąć. No i to o wiele szybciej mi zejdzie.
bo jednak ta przytrząsarka jest o wiele szersza niż kosiarka. No i tak właśnie wyglądała tutaj trawa po przytrząśnięciu. Ale jest jedna rzecz, słuchajcie, którą zauważyłem. Czekajcie, muszę ją tak bardziej wam pokazać teraz. Czy mi się wydaje... Serio, teraz to nie wiem. Czy mi się wydaje, czy ta animacja przetrząsania, w sensie wiecie, jak ta trawa wylatuje tam z tyłu, no właściwie wylatuje to już siano, tak jakby. Czy mi się wydaje, czy ta animacja trochę lepiej nawet wygląda niż w 19, że ona jest tak, jakaś taka gęstsza, tak jakby? Albo po prostu... No w sumie dawno nie przetrząsałem trawę w tej... Za bardzo w 19 chyba. Albo nie, albo się po prostu nie przyjrzałem. Czy mi się wydaje, że ta animacja serio tutaj wygląda lepiej w 15, w sensie, że jakby więcej tej trawy wylatywało. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje po prostu. Bo się jakoś w 19 może za dobrze nie przyjrzałem. A, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna tutaj. Tak, przypomniało mi się, że przecież w takiej 15 nie mogliśmy zatrudniać pracownika na te rzeczy, które ja teraz robię, czyli wcześniej koszenie, teraz przetrząsanie, potem będzie zgrabianie. No na balowanie to i tak do dzisiaj nie możemy, no ale wiecie, w 17, w 19 na koszenie wspomniane, przetrząsanie, zgrabianie. Możemy zatrudniać pracowników. To jest, wiecie, tak, no, fajna rzecz, fajne takie udogodnienie. W 15, w 13, no nie mogliśmy, bo wtedy to trochę inaczej. To musieliśmy wszystko robić sami, bo wtedy też to trochę inaczej działało. Jak posialiśmy coś, tutaj na przykład posiałem trawę, to tak jakby pozbyłem się pola. Tutaj pola tak jakby już nie ma, musiałbym zaorać pługiem, żeby to pole było. No, chyba coś takiego, tak to tutaj działało w 15. Później w 17, w 19, nawet jeżeli posiejemy trawę, to i tak to się nadal liczy jako pole. Więc pracownik jest w stanie tam działać, bo pracownik nie działa w ogóle poza polami. A teraz teoretycznie tutaj pola już nie ma. A w 17, w 19 by tutaj pole było, więc dlatego może działać pracownik. No a tutaj tak po prostu nie było. A chciałbym już teraz kliknąć H, żeby on dokończył przetrząsanie i wziąłbym się już za zgrabianie. No ale po prostu nie mogę, niestety nie mogę. Dobra, tyle może starczy. Zjadę sobie gdzieś tutaj na bok. I teraz wsiadamy do kolejnie tutaj, o, tutaj do kolejnego Zetora, czyli do Krystala. To jest jeden z moich ulubionych ciągników ogólnie był w farmingu 15, bo chciałem naprawdę, żeby Giants dodał tego typu ciągnik, czy to Ursusa, czy Zetora. No wyszło na Zetora, w dodatku Gold się pojawił. I był, słuchajcie, fajny, naprawdę mi się podobał. Bo, no wiecie, okej, fajne są te wszystkie nowe maszyny i tak dalej, ale też czasami się w farmingach, zarówno mi, jak i zapewne wam, chce grać czymś takim starszym, trochę, czemu nie? I tutaj był akurat dobrą rzeczą ten Zetor. Dobra, więc tak wyglądało przetrząsanie i wiecie co? Ta animacja tutaj, mam wrażenie, tej trawy, ona jest, kurczę, chyba taka sama w tej, w 19, a być może nawet trochę mniej jej leci, po prostu mam takie wrażenie. No teraz to się wyłączyło, to wam nie pokażę. To jeszcze mieliśmy w 15 coś takiego, no, że nieważne ile zgrabiliśmy, to i tak się to za wysoko nie usypywało, bo jeszcze, bo to dopiero teraz mamy w, od 17, w 19 mamy takie rzeczy, że możemy sobie taki mały cyrk zrobić, czyli spróbować wszystko zgrabić w jeden pokos. W 17, w 19 jak próbujemy coś takiego zrobić, to słuchajcie, powstaje dosyć, no duży ten pokos, a tutaj by coś takiego się w 15 nie zrobiło, no czy w starszych farmingach. Ja widziałem filmiki czasami na YouTubie, jak ktoś właśnie z całej jakiejś dużej łąki zgrabił wszystko w taki jeden właśnie ciągły pokos. I on był tak gigantyczny i potem jeździł po tym z jakąś, nie pamiętam czy to było z jakąś prasą czy z przyczepą samozbierającą, wiecie, kawałek przejechał. Już, nie, to chyba było z jakąś prasą, kawałek przejechał i już kostka, i już tam bela i tak, no, takie da się rzeczy robić.
W sensie tutaj w 15 też, jeżeli to zgrabimy w jedno, to to się będzie liczyć, ale w sensie tam jeszcze to tak było duże, usypane, jakbyśmy tam z przyczepy wysypywali normalnie te siano. Bo ja do dzisiaj uważam, że możliwość wysypywania wszystkiego, gdzie się chce i tak dalej, to jest jedna z fajniejszych nowości w ogóle w historii farminga. No chociaż wiadomo, było to już wcześniej w modach. Ja pamiętam, że tutaj w 15 był taki... No, ale też w 13, w starszych farmingach chyba też, ale ja chyba dopiero zacząłem z niego korzystać w 15, chociaż już teraz nie pamiętam. Był taki mod, który pozwalał właśnie wszystko wysypywać, gdzie się chce i dzięki temu mogłem robić jakieś tam akcje z wywożeniem obornika. No i to było fajne. Czemu nie? Mody zawsze potrafiły wyprzedzać jakieś tam rzeczy, które potem się pojawiały oryginalnie w farmingach i to o parę lat, naprawdę. A teraz w 17, w 19 to nie ma żadnego problemu, żeby zrobić sobie akcję z wywożeniem obornika gdzieś tam na pole. No bo można wszystko wysypywać gdzie się chce, więc serio, ja to mocno doceniam jako jedną z lepszych nowości w ogóle w historii farminga. Spośród wielu. A tutaj była jeszcze jedna taka zgrabiarka dostępna, pamiętam. Czekajcie, właśnie, może pokażę w sklepie kategorię maszyn, z których dzisiaj korzystam, czyli najpierw kosiarki. No i tutaj, jak widzicie, no bieda trochę była, trochę bieda porównując do 19 czy 17. Trochę była bieda, nie da się powiedzieć, że nie. Przetrząsacze, też tylko dwa i z tego właśnie korzystam. Co tam jeszcze, zgrabiarki? No tu były aż trzy, czyli ta, z której korzystam oraz ta naprawdę gigantyczna. I jeszcze będę korzystać dzisiaj z... prasy. No tutaj też nie było szału, jak widzicie. Te dwie prasy New Hollanda. To było oryginalnie, to też. I to jest dodatku IT Runner. A to mamy w sumie nawet do dzisiaj te Ursusy, chociaż to... Dobra. To zaraz wsiadam do tamtego Steyera i zajmę się jeszcze trochę... Zrobię sobie jeszcze parę bel. Zastanawiałem się, czy kostki, czy bele, ale ostatecznie wybrałem jednak bele. Dobra, stanę sobie gdzieś tutaj. Kurde, co ja tutaj zrobiłem? Jakiś bałagan. Dobra, nieważne. Wsiadamy. I zaczynamy belowanie siana. Ogólnie w tym Steyerze, słuchajcie, zobaczcie, co ja zauważyłem. Patrzcie, jak to tutaj brzydko wyglądało. Te tekstury, to strasznie dziwnie jakoś wyglądało, wiecie, a ja mam farminga tutaj 15 na maksymalnych ustawieniach, jakich się da. I tutaj wszystko wygląda niby okej, ta deska rozdzielcza, ale tu obracam się i co to ma kurde być, patrzcie jak to wygląda. Czy, ja nie pamiętam, ten Steyer, on był w 13 czy nie? Chyba nie było go w 13. A może... Nie, no już nie pamiętam, słuchaj. Nie, nie było go, kurczę, chyba że tutaj... Nie wiem, zobaczcie, jak to naprawdę straszliwie wygląda, jakby to było jeszcze z 11 wręcz. Bo nie wiem, czy aż z 13 mogę powiedzieć. Może, ale no serio, to akurat jak kupiłem sobie tego Steyera tutaj na potrzeby odcinka, to zobaczyłem to i myślę, ja pierdzielę, jak to wygląda, co to ma być? Dobra, czekajcie, co jest? A, no tak, właśnie, wtedy się jeszcze innym klawiszem wyrzucało bele. No i proszę bardzo, zobaczmy jak to wygląda. Następujący sposób, czyli... To jest ciekawa sprawa, bo bele, mam wrażenie, że... Ich tekstura to się chyba nawet za bardzo do czasów 19 nie zmieniła, co nie? Masakra, nie ma... Mogliby jakoś, no, sprawić, żeby lepiej trochę wyglądały. Żeby wystawało więcej jakichś tam... Tego ściana, jakieś źdźbła, łodygi i tak dalej. No kurczę... Ja mam wrażenie, że w 19 to serio wygląda albo... Bardzo, bardzo, bardzo podobnie, albo niemalże tak samo. Dziwna sprawa trochę. I co się da też zauważyć, to... No już się przyzwyczaiłem jednak, wiecie, do tego, że kurczę, ten rolnik, jak weźmiemy kamerę taką, to on naciska ten pedał gazu, hamulca i tak dalej, trzyma jakoś tam rękę na jakimś drążku i też nim rusza, no się do tego przyzwyczaiłem, a tutaj? Proszę bardzo, kierownica się rusza, więc jest git i tak było od 9 aż do 17. No musieliśmy trochę czekać na jakieś tam
Znowu ten Y klikam. Musieliśmy czekać trochę na jakieś bardziej, no lepiej wyglądające animacje tego rolnika, co siedzi w środku, czy same ruszające się pedały i tak dalej. Choć to też zostało dosyć mocno ograniczone, bo nie w każdym ciągniku rusza się rewers czy coś, mimo iż by mógł na przykład. No ale i tak to trzeba, mi się wydaje, docenić po prostu, że w końcu mamy coś takiego. Bo to jednak fajnie wygląda. A tutaj, proszę bardzo, tylko rusza się kierownica, tutaj nasz rolnik rusza tylko kierownicą i tyle. No oczywiście były mody, wiadomo. Pamiętam jeszcze... O kurczę, czy to w 9? Czy w 11? Nie pamiętam, słuchajcie, od którego farminga, ale mody na jakieś ruszające się pedały i tak dalej, nawet dźwignie tutaj, nawet drążek właśnie od biegów czy coś, no to też się ruszało. Pamiętam w jakichś tam Ursusach na przykład. To było już od dawna i to było świetne, naprawdę. A w oryginalnych maszynach musieliśmy na to czekać naprawdę bardzo, bardzo długo. Okej, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!